kontrabas, chłopi tam wszystko mają, dwoi skrzypiec, altówka i cymbały. Brawa dla nich! A jeszcze inny powiem, że ten zespół, ta skupina, to są dziecka, to są młodzowie, to są wnuki. Tu jest od 6 do 80, ale na te nasze 32 międzynarodowe spotkania w Siedlcy mają 35, jak jeden. Zespół, bo taki jest wymóg. Zespół powstał w 1931 roku. To też jest najstarszym ludowym zespołem w kraju, na Słowacji. No, Racławice to niedaleko Preszowa, Bardejowa. To też zaprezentują folklor regionu Szarisz. No, a w tym będą zwyczaje i obrzędy związane z weselem w Racławicach. Pojawią się takie tońce jak krucena, czardasz, polka racławicka, która jest podobno najwartszym tońcem w całej Europie, a pieśni Ej kelemesz, kelemesz, od kozali, dziwki zwali, w Preszowie, no i wiele innych. I jeszcze czerwone jabliczko, kukla pinka, wypila mi prepireczka. Będzie bogato, wyciągnie tak pięknie tańcją, z taką radością, z taką werwą, że mu będzie bieda wysiedzieć, a na koniec zaś wieszeli. Na Słowioka też się żynią, też robią tą głupotę, co my. I tam będą tańcować. Taki typowy taniec, ta młoducha się żegna z kamratkami, przychodzi drużba i będzie chciał ściągnąć winiec. Rozcenie do, drugi rozcenie do ta kandydatka na młoduchę, a trzeci rozłóżce do. Jak już weźmie ten winiec, to już będzie z nim wywijał, tańcował. Potem ona idzie do iksizby, tam ją baby czepią, wraca już jako wydano baba. I jest ten taniec z tymi kamratkami, tymi babami. No i zaj się bawią, i zaj się radują. Dziśka Wiśle same wiesiela. No i jak idzie do kumury, to gadają zegnoj dziewczyno, a jak się wraca, to gadają witoj kobieto. Witamy pięknie zespół Racławiczan z Racławic, Słowacja! Ladies and gentlemen, founded in 1931 and the oldest ensemble in the entire Slovakia, Racławiczan are a gathering of 50 folklore enthusiasts of all ages. As they specialize in Racławice customs and celebrations, this is what we're going to see tonight. The Racławicka Polka, the fastest polka in this part of Europe. A medley of krucena and czardas, followed by a medley of songs sang by both men and women. Next, we will witness a number of wedding customs, a chant of the bride and the bridesmaids, a dance with a headdress, followed by a redový tanec, a post-wedding dance before the visitors leave the venue, accompanied by an accordion, bass, violins, violas, and a dulcimer. Please welcome from Slovakia, Racławičan. Thank you.
vás pozdraviť vašo pracene, že by ste všetké prišli dzisiaj do Raslavic na Lešele. Už čím ich tam radšil pán Búh požehnať, to oni neradí same schasnovať, ale s vami še pozeliť. A preto príce všetké stálým domem i kominem. Pár obcí za družboch, kobiety za družičky, chlopi za pijakoch a vy ostatne na rozvešelenie i pobavenie. Pochválený Ježiš Kristus. Prekážky nemala. Ale ja ti narobím také tri prekážky, že ti rozplecem tvojo krásne vlásky. Vlásky ti rozplecem, vinkace pozbavím, ze stavu civeckého oce vyšmarím a do stavu manželského oce pripravím. Doteraz si bola cívkom kamarátka, no ale odteraz už budeš svojim dzecom matka. Preto všetce pýtam, milá Hančo, po perší raz, či mi dovolíš z tvojej hlavky vinek sňať. Milá Hančo, vítam všetce po druhý raz
či mi dovolí z tvojej lavky vinek sňať. Nedovolí. Milá Hančo, vítam, že se po tretí raz i po ostatní raz. Či mi dovolí z tvojej lavky vinek sňať a volavku sať. Parda moja, parda, želený venec, soju budeš zbíra, družba mladenec. Keby si ty partu rada nosila, lepší by si o ňu družbu prosila. A leže ty partu nerada nosíš, tak ty ani družbu o ňu neprosíš. Pán starosta, ku vám pristupujem, štešlivý dobrý večer vám vinčujem. Dobrý večer. Pán starosta, vítam še vás po perší raz, čiže mi s tým víkem dovolíte rozvešeliť i rozkratochviliť. Dovolím. Muzikanti, hrajte! Starosta, vítam še vás po druhý raz, čiže mi s tým vínkem dovolíte rozvešeliť i rozkratochviliť. Dovolím. Muzikanti, hrajte! Pán starosta, vítam še vás po tretí raz i po ostatní raz. Čiže mi s tým víkem dovolíte rozvešeliť, ale i tu všetkých mladých parobkov zavolať. Dovolím, ale teraz veselo. Muzikanti, veselo hrajte!
wielki brawa, Raslawiczan z Raslawic, Słowacja! Raslawiczan! Dziękujemy bardzo, Wisła! Zapraszamy do Raslawic! Słowacja! By się tańcowały te ciardasie, a te polki nogi same szły. A wsłuchaliście się troszkę w tę melodię? Powinniście trochę znać, bo to jest nasze, tyz nasze. Adoptowane. Janku lasem wysoko się niesie. Idzie Janku lasem wysoko się niesie. Mało mu dorówno wtora drzewu w lesie. Hej, wtora drzewu w lesie. No i nie zdziwcie się, jak będziecie to śpiewać, jak Słowacy wstaną na baczność. Bo z tej melodii tradycyjnej, ludowej zrodził się ich hymn narodowy. Ino słowa są troszkę inne. Ale cieszymy się, że te góry nas niedzielą i no łącą. Także jeszcze raz wielkie brawa dla Słowacji. Podobaliście, bo to taki, wiecie, bliski naszym temperamentom. Ale my, Krzysiu, jeszcze musimy zapowiedzieć, jakie to tu świętowanie na tej estradzie wiślańskiej i co temu towarzyszy. Imprezy towarzyszące 60. Tygodniowi Kultury Beskidzkiej to jarmark, sztuka, rękodzieło, rzemiosło każdego dnia na placu Hoffa w Wiśle, co zresztą, drodzy Państwo, widzicie. Korzystajcie. Jest też konkurs na najciekawsze stoisko jarmarku, a wręczenie nagrody publiczności i nagrody Jury z Grunia, wręczenie nagród dla zasłużonych twórców i artystów 6 sierpnia o godzinie 16:30 w amfiteatrze. Przybywajcie. W parku mamy warsztaty rynkodzielnicze. Będą jeszcze z 4 sierpnia jutro od 15 do 17. Chodzicie tu, spacerujecie, idźcie się podziwać, nauczcie się. Coś z Wisły zapożyczocie, jakieś fajne rynkodzieło, także korzystajcie, bo to już jutro. Pytamy pięknie na potańcówkę góralską 5 sierpnia po wieczornych koncertach przy wejściu głównym do amfiteatru. Potańcówka. Z innej bajki, Tydzień Kultury Beskidzkiej w ilustracja Iwony Klimaszewskiej i Kamili Księżnik, wystawa w galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury. Jest też wystawa jubileuszowa z okazji 60. Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Muzeum Beskidzkim od kultury do kultury. Są też małe wystawy deptane.